jest ponad 17 tysięcy rodzin i łącznie blisko 47 tysięcy osób, które tylko w minionym roku otrzymały pomoc. W zeszłoroczną edycję Szlachetnej Paczki zaangażowało się 12 tysięcy wolontariuszy i każdy z nich miał co robić. Na jednego wolontariusza przypadają średnio 3 rodziny. Rachunek jest prosty. Im więcej zaangażowanych serc, tym dalej pomoc będzie mogła sięgać. Szlachetna Paczka przypomina, że nabór do wolontariatu wciąż trwa. Fatima Orlińska. Wielkie przygotowania do Weekendu Cudów tak naprawdę już ruszyły. Przyjmowanie pierwszych zgłoszeń potrzebujących i kompletowanie wolontariuszy to najważniejsze elementy każdej edycji projektu, a możliwość rejestracji uruchomiono początkiem lipca. O tym, że warto dołączyć, mówią każdego roku ci, którzy ze Szlachetną Paczką doświadczyli choć jednego Weekendu Cudów. Jak myślę o tych ludziach, którym mogę pomóc, jak zobaczę u nich uśmiechy, to wszystko, to jest taka magia świąteczna i tak naprawdę tutaj możemy naładować się energią na cały przyszły rok i to jest po prostu cudowne, że my tutaj też się spotykamy w takim gronie przyjaciół. Wszyscy się w większości znamy, niektórzy są nowi, ale są do nas nawet i tacy członkowie rodziny. Bo to właśnie rodzina jest tym, co Szlachetnej Paczce towarzyszy. Jak powtarzają wolontariusze, panuje tam rodzinna atmosfera. W projekt angażują się całe rodziny i to pomoc rodzinie jest w centrum zainteresowania. Są jednak w regionie miasta jak Siemianowice Śląskie, w których stowarzyszenie buduje swoje struktury od nowa, a chętnych do niesienia pomocy wolontariuszy jest na razie niewielu. Chcemy wrócić po przerwie. W poprzednich latach wolontariat wyglądał tutaj na tej zasadzie w ten sposób, że mieliśmy około 100 wolontariuszy, więc to było szerokie grono. Niestety z biegiem czasu oni się zaczęli wykruszać i chcemy reaktywować nasze działanie, żeby nieść pomoc jak najwięcej ilości rodzin. Na każdego wolontariusza standardowo wypada około 3 rodzin, tak? Czyli 3, na jedną osobę 3 rodziny, może być ich więcej, więc skala będzie przeogromna. Cały czas trwa nabór potrzebujących rodzin. Wolontariusze mogą zgłaszać się poprzez formularz na stronie internetowej Szlachetnej Paczki lub bezpośrednio do liderów w swoich miastach. W tym roku Weekend Cudów przypada na 14 i 15 grudnia.